przesyłki. To znaczy zamówiłam sobie parę dni temu niby ukorzeniony liść monstery, o której marzyłam. Miałam już kiedyś monsterę, ale wydałam ją znajomej, czego w sumie do dzisiaj żałuję, bo była piękna. Właśnie jak zaczynała mi się rozwijać, to w sumie mówię, po co mi, mam dużo kwiatów, wydam jej. I teraz żałuję, więc postanowiłam, że zakupię sobie nową. Ojejku, no tak? A że akurat po okazyjnie cenie wyszedł. No nie mogę mówić normalnie. Ty też mówisz, tak? I... no tak, no słyszymy cię wszyscy bardzo dobrze. A co ty nam mówisz? Ty też naśladujesz mamę, tak? Więc no czekam. Powinnam ją dostać dzisiaj, najpóźniej jutro, ale podejrzewam, że będzie już dziś. Także zapraszam Was do obejrzenia. Moi kochani, mam do Was takie pytanie, ponieważ od dłuższego czasu zastanawiam się, czy nie zrobić serii filmików na temat kwiatków, tylko chciałabym, żeby to wyglądało następująco, że w jednym odcinku opisuję jeden kwiat, mówię od A do Z, co na temat tego kwiata wiem. I w każdym odcinku byłby inny kwiat, który posiadam. Czy może wolicie zwykłe vlogi, czy właśnie taka seria byłaby fajna? Ja myślę, że taka seria byłaby fajna. I się tak grubo nad tym zastanawiam i chyba naprawdę tak zrobię, że poświęcę sobie daną kilkanaście, bo mam kilkanaście kwiatów, kilkanaście odcinków właśnie na to, żeby właśnie opisać po kolei, po każdym kwiatku. Myślę, że będzie ciekawie i takie rady i podzielę się z Wami tym, co wiem. Jeżeli Wy wiecie coś więcej na temat tego kwiatka, o którym ja będę mówiła, możecie się udzielać w komentarzach oczywiście. I byłabym ciekawa Waszej opinii. Jeśli chcecie, to napiszcie, co myślicie na temat właśnie takiej serii. Dziękuję Wam. Co tam ciekawego w przysyłce? Przyszła do mnie przesyłka jednak dzisiaj, tak jak myślałam. Zapakowane trochę kijowo. Bo ta paczka była tak uchylona, także w każdej chwili jakbym chciała, mogłabym zajrzeć i zobaczyć coś w środku. No ale okej, nie będę się czepiać szczegółów. Otwieramy i patrzymy, co tam mamy w środku. Mam nadzieję, że wszystko jest z nią, z tym liściem w porządku. Poczekajcie sobie na chwilę, odłożę kamerę. A więc wygląda to tak. Generalnie liść niby w porządku, chociaż ma plamy. O, spójrzcie tutaj. To są mechaniczne. Ale to tutaj, to nie wiem, czy to nie jest plama po przędziorku. Na szczęście to jest jeden liść i ja będę mogła sobie to wszystko ładnie wziąć i poobmywać. Ale no nie, szczerze mówiąc, to naprawdę te plamy są nie za fajne. Koniecznie muszę go obmyć, bo to wygląda na przędziorkowe sprawy. Z tyłu na liściach nie mamy żadnych, teraz sprawdzę, czy nie ma żadnych pajęczynek, tego typu rzeczy. Nie widzę, robaków też nie widzę. Ale liście obmyję, wiadomo, to jest tylko jeden liść, także nie ma problemu. Zapakowane jest tak dosyć. Także jak kto odpakuje, to dam go zaraz do wody, bo myślę, że chyba do korzeni jeszcze się nie będzie, te korzenie do ziemi się jeszcze nie będą nadawały. Zaraz sprawdzimy, jak to wygląda. Teraz odpakowujemy. Więc mówię, no liść jako liść, tak sobie, te plamy widzę, ale mówię, ja to zrobię, po prostu wezmę i przemyję tego liścia. Na szczęście to jest tylko jeden liść, także można sobie z tym poradzić. Poczekajcie, wezmę nożyczki, bo nie chciałabym uszkodzić, nożyczki są trochę wielkie, może noża, nie chciałabym uszkodzić korzeni.
Jeśli takowe są, mam nadzieję, że są. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. No, zapakowane powiem nieźle. Ok, a więc po oczyszczeniu, co my tu mamy? Mamy dwa fajne korzonki. O. No i tak ta sadzonka typowo jeszcze musi iść do wody. Spójrzcie, są takie dwa tutaj korzenie. Tu korzenie z tego jeszcze tutaj z pędu nie wychodzą. Tak wącham, czy nie śmierdzi pleśnią. Nie, jest ok. Nie wiem, czy robię to profesjonalnie, czy nie, ale ja bym tą końcówkę tutaj liścia, tego pędu, zasypałabym to cynamonem. Z tego względu, że... Tak, kochanie moje, z tego względu, że boję się, żeby to nie zaczęło gnić. A cynamon ma takie same właściwości jak węgiel drzewny, czyli działa antybakteryjnie na wszelakie cięcia i tak dalej. Akurat mam cynamon pod ręką w moich przyprawach. Także wezmę troszeczkę, wysypię sobie tutaj może na blat, że nie robię tego za fajnie, ale dobra. I namoczę końcówkę, o widzicie, w cynamonie. To podziała antybakteryjnie i dzięki temu nie powinno dojść do żadnego zagnicia ani nic takiego. Niech sobie tak z godzinkę, dwie poleży i włożę go do wody. Przedtem przetrę tego liścia, bo nie podobają mi się te plamy, szczerze mówiąc. Tak, kochanie, już idę do ciebie. No ale nic, no więc liść wygląda w ten sposób. Przepraszam was, bo to zleciało mi. Nagrywam komórką, więc to tak jest. Wygląda w ten sposób, no i myślę, że będzie ok. Zaraz go wstawię do wody, czekam 2 godzinki, aż obeschnie z tym cynamonem, czyli zadziała to antybakteryjnie i wstawiam go do wody. Więc po konsultacji na grupie o monsterach doszłam do wniosku, że jednak będę ukorzeniała tego liścia w ziemi i tak on oto właśnie w tej chwili wygląda. Należy zwrócić uwagę, o czym nie wiedziałam, że wsadzając do ziemi, żeby tutaj ta część wystawała nad ziemię, bo tutaj powinnam mieć węzła, z którego wyjdzie nowy liść. Ja wam powiem szczerze, że nie wiem, czy to jest wszystko z tym ok, bo ja tu węzła takiego generalnie nie wiem, nie widzę. Wydaje mi się, że to zgrubienie tutaj to jest to, ale głowy nie daje. Jeżeli ktoś z was wie, czy to jest właśnie to, to proszę o komentarz. No i tak to sobie właśnie wygląda po posadzeniu. Mam nadzieję, że przyjmie się i że będzie fajnie rósł. I że faktycznie to jest ten węzeł i że z niego wyjdzie mi nowy liść. Wiadomo, że teraz ziemię trzeba cały czas zwilżać. Musi mieć cały czas ta ziemia wilgotna, żeby się wszystko ładnie przyjęło. Także no myślę, mam nadzieję, że dobrze to posadziłam. Konsultowałam się jednak... Doradzono mi, żeby jednak wsadzić od razu to do ziemi. Bez tam bawienia się z tą wodą. No więc zobaczymy, jak to będzie. Na razie wygląda to w ten sposób. Mam nadzieję, że będzie ok. A tak a propos, chciałam wam jeszcze pokazać moją nową zdobycz. Maleństwo. To jest starzec himalajski. Też już kiedyś go miałam. Też mi fajnie urósł. Też go wydałam. I żałowałam, więc w tej chwili mam nowego. To jest właśnie on. Tak, kochanie. I też mam nadzieję, że będzie mi ładnie rósł, ale no najbardziej liczę na tą sadzonkę właśnie tej monstery, że się przyjmie, że będzie wszystko ok. I że mam nadzieję, że to jest dobrze posadzone. No, dziewczyny mówiły, że tak na grupie, więc myślę, że faktycznie jest ok. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także moi kochani, jeśli filmik się podobał, zapraszam was do subskrybowania i o lajka, proszę. I zapraszam na kolejne odcinki. W kolejnych odcinkach już będę raczej mówiła na temat poszczególnych roślin. Tak jak mówiłam w dzisiejszym filmiku, że chciałabym zrobić właśnie taki cykl
o moich roślinach domowych. Także to właśnie raczej będzie już w kolejnym odcinku. Jeszcze obmyślę, o jakiej roślince będę mówiła, ale raczej już tak będzie. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę, że dobrnęliście do końca. Poproszę o subskrypcję i lajka i do zobaczenia. Pa, pa! Moi kochani, miałam nie dogrywać już do tego filmika, ale mówię, muszę dograć, bo jak jest odcinek o Monsterze, to niech będzie Monsterze. Proszę bardzo, widzicie co mam, nie? Dostałam, w końcu dorwałam. Byłam w piątek w sklepie, patrzę, są wielkie Monstery. No mówię, wezmę i kupię, ona jest na żywo większa niż tutaj w kamerze. No i mam ją, dorwałam i wzięłam. Było tylko parę sztuk, poszłam w sobotę rano po zakupy, już ich nie było, także zeszły na pniu. Także jest piękna, wielka. Ten tutaj z przodu liść, który widzicie, tutaj ten świeżutki, to już wypuściła przez weekend u mnie. To znaczy on był, jak go kupiłam, tylko był zwinięty, rozwinęła go u mnie. Tutaj na przodzie widzimy kolejny nowy listek. W ogóle liście są z dziurami, co jest raczej w tych kwiatach marketowych. Pamiętam, że były już parę razy też, ale nie były na tyle dorosłe osobniki tych Monster, żeby miały dziury. Te były akurat z dziurami, także jest świetna. Mam nadzieję, że mi pięknie tutaj się przesadziłam ją, pięknie mi się tu rozwinie. Przesadziłam ją do dużo większej donicy już od razu, bo była w maleńkiej doniczce. Zobaczcie, jaka wielka jest ta donica, jest na wielkość tego kosza, także jest duża. Nie dałam jeszcze na razie żadnej podpory, ale zobaczymy, jak będzie rosła. Jeszcze chwilę poczekam i wtedy podporę dostanie. Także mówię Wam, no jest wypasiona. Ja jestem po prostu zachwycona nią. Postawiłam sobie tutaj na komodzie przy telewizorze i normalnie nie mogę się na nią napatrzeć. Cały czas na nią patrzę i nie mam dość. Jest olbrzymia. Tutaj mówię, tak w kamerze nie wygląda na dużą, ale jest wielka. Myślę, że około 70 cm, jak nie więcej ma. Także jest naprawdę, no jest świetna. Podoba mi się bardzo, bardzo, bardzo. Jestem zachwycona, że udało mi się ją kupić. Także moi kochani, to wszystko. Żegnam się z Wami już tym razem ostatecznie w tym odcinku. Do zobaczenia. Proszę o subskrypcję lub lajka. Do następnego filmiku. Pa, pa. Pozdrawiam Was serdecznie.